tylko zasilania. Wstrzymano wszystkie działania w punkcie. Dziennik audio Roberta Price'a, dyrektora operacyjnego Delty, odpowiedzialnego za rekrutację personelu, ocenę i przydziały. Przydzielanie inżynierów do niższych laboratoriów Delty stało się praktycznie niemożliwe. W ciągu 6 miesięcy przeszliśmy od nadmiaru chętnych do krytycznego niedoboru wykwalifikowanego personelu chętnego do tego przydziału. Zwiększenie płac i dodatkowych korzyści przyniosło niewielkie rezultaty. Badania zewnętrzne, jak i tygodniowy raport medyczny unaocznił wszystkim, że częstotliwość występowania nagłych i niewyjaśnionych zaburzeń umysłowych jest o wiele za wysoka, nawet jak na marsjańskie warunki. Pogardliwie nazywa się je tu pod deltami i wydaje mi się, że rozniesie się to na resztę UAC. Koniec dziennika. Tylko zasilanie awaryjne. Wstrzymano wszystkie działania w Delcie. Błogosławionaś ty między niewiastami. Zasilanie awaryjne. Wstrzymano wszystkie działania w Delcie. Uwaga! Rdzeń reaktora wyłączony. Proszę zastosować się do pomarańczowej procedury bezpieczeństwa. Prośba o połączenie. Ustanowiono połączenie. Uwaga! Rdzeń reaktora wyłączony. Proszę zastosować się do pomarańczowej procedury bezpieczeństwa. Planowane przyzmianie kompleks Delta nie jest już dla Ciebie bezpieczny. Ile zabezpieczyć studium techniczny numer 1? To niedaleko od Ciebie. Spotkamy się tam. Proszę zastosować się do pomarańczowej procedury bezpieczeństwa.
Uwaga! Rdzeń reaktora wyłączony. Proszę zastosować się do pomarańczowej procedury bezpieczeństwa. Twoi przyjaciele są ze mną. Wkrótce do nich dołączysz. Dziennik audio Roberta Price'a, dyrektora operacyjnego Delty odpowiedzialnego za rekrutację personelu, ocenę i przydziały. Raport dotyczący działań dyscyplinarnych 4C8 w odpowiedzi na prośbę administracji Mars City. Laboratorium 1 Delty zajmuje się obecnie sprawą kradzieży sprzętu zabezpieczającego. Czterej ochroniarzy przydzieleni do laboratoriów Delty otrzymali nagany. Trwa postępowanie w sprawie kolejnych trzech. W wielu miejscach laboratoriów Delta odnaleziono skrzynie z bronią, pancerzami i amunicją. Odkryliśmy część zaginionego wyposażenia. Posiadamy też informacje, które pozwolą nam znaleźć go więcej. Jeden z moich zespołów sprawdza pokój 21D z kodem bezpieczeństwa 298, gdzie może znajdować się część skradzionego ekwipunku. Mam nadzieję, że uda nam się odnaleźć wszystkie przedmioty i znaleźć winnych. Rdzeń reaktora wyłączony. Proszę zastosować się do pomarańczowej procedury bezpieczeństwa. Procedury bezpieczeństwa. Zastosować się do pomarańczowej procedury bezpieczeństwa.
się do pomarańcza. Rdzeń reaktora wyłączony. Proszę zastosować się do pomarańczowej.